Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski długo na to czekali. W końcu mogli przekazać fanom radosną nowinę. Martyna Wojciechowska, choć od lat króluje na szklanym ekranie, stara się nie mówić o rzeczach prywatnych. A do pokazywania ich w mediach społecznościowych dopiero od niedawna się przekonuje. Gdy jednak związała się z kolegą po fachu, oboje długo utrzymywali ten fakt w tajemnicy. Co więcej, mimo iż już jakiś czas temu oficjalnie potwierdzili swój związek, wciąż stronią od wspólnych zdjęć, pozowania na ściankach, czy czułych wypowiedzi na swój temat. Wyraźnie widać, że wolą jedynie w gronie najbliższych cieszyć się łączącym ich uczuciem, jednak takiej nowiny nie mogli przemilczeć. Gdy tylko wszystko stało się pewne, pospieszyli do obserwatorów, by przekazać im niesamowitą wiadomość. Martyna Wojciechowska i jej partner przekazali wspaniałe wieści. Długo na to czekali. Zainteresowanie wokół związku Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego wzrasta z każdym dniem. Obserwatorzy są pod ogromnym wrażeniem, że choć oboje od lat poświęcali się tej samej pasji, podróżowaniu, dopiero niedawno narodziła się między nimi chemia. Niestety, oboje skrzętnie skrywają swoje życie uczuciowe, dlatego na ich Instagramach pojawiło się raptem kilka wspólnych zdjęć. Internauci zatem obrali nieco inną trasę swoich dociekliwych pytań i z bardzo osobistych przeszli na nieco bardziej zawodowe, choć nadal łączące tę dwójkę. Martyna Wojciechowska od lat spełnia się w swoim programie Kobieta na krańcu świata, natomiast Przemek zyskał rolę prowadzącego już w kilku, a w wiosennej ramówce pojawił się na antenie w zupełnie nowym programie Down the Road. Zespół w trasie, gdzie osoby z zespołem Downa obalają wszelkie stereotypy o swoich ograniczeniach. Obserwatorzy zaczęli zatem dopytywać, czy jest szansa, by para poprowadziła swój własny program, skoro oboje pasjonują się podróżami. Przemek zdradził na swoim Instagramie, że choć na chwilę obecną nie ma mowy o oddzielnym show, Martyna już niebawem zostanie gościem w Down the Road. Fani są zachwyceni. Dzisiaj grzeje, 1. Ministerstwo Zdrowia przekazało najgorsze wiadomości z samego rana. Kolejna młoda kobieta nie żyje. 2. Grupa nastolatków celowo kasłała na jedzenie w sklepie. Wszystko zarejestrowały kamery, pytanie kiedy zrobimy wspólny program, było zadawane już tyle razy, że postanowiliśmy coś z tym w końcu zrobić. Zespół w trasie Fed. Martyna, już w najbliższą niedzielę. Ja też tam będę, jak zwykle w charakterze kierowcy, napisał. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.